dla dzieci z przedszkola i ich rodziców to był wielki dzień. Przedszkole w polskiej Cerekwi zaprezentowało jasełka w wykonaniu najmłodszych pociech. Były śpiewy, były kolędy, była piękna recytacja tych jasełek w przebraniu, wykonaniu dzieci. Oczywiście Maryja i Józef, bez czego sobie nie wyobrażamy. No i myślę, że udało nam się tą magię świąt Państwu przekazać. Uczy przełamanie takich pewnych barier, ograniczeń, jeżeli chodzi o wystąpienia publiczne przed jakąś większą ilością ludzi. Nie jest to takie śpiewanie sobie gdzieś tam po kątach w domu, tylko jednak już wymagające odwagi. Każdy na te święta niecierpliwie czeka, stroimy choinki, jedzemy ciasteczka. Przygotowania zaangażowanych było wiele osób. Od scenariusza, nauki piosenek, po scenografię i wyjątkowo zjawiskowe stroje. Najważniejsze jest to, żeby dzieci miały z tego przyjemność, więc staraliśmy się uczyć, wykorzystując też w domu WhatsAppa, żeby po prostu piosenki były dostępne 24 godziny na dobę. I żeby nauczyć się piosenki, trzeba się po prostu ośpiewać, osłuchać. No trochę czasu zajęło na pewno przygotowanie strojów, które robiłam osobiście sama, szyjąc je na maszynie. Taki pomysł gdzieś tam wpadł z internetu i myślę, że go wykorzystam jeszcze na inne okazje, na przykład na Dzień Babci, bo już muszę powiedzieć, że szykujemy się już na Dzień Babci i Dziadka. Pojawiły się nawet światełka, także było bardzo... Tak, no jest to taka atrakcja i po prostu efektywnie to wygląda na występach. Rodzice, dziadkowie przeżywają występy, szczególnie tych małych dzieci, bo to jest zupełnie inny odbiór, tak? Więc jest to bardzo ważne, więc chciałbym też również z tego miejsca podziękować wszystkim za przybycie, jak i również za przygotowanie, dlatego że to jest szczególny czas i to integruje, no, gdzieś pozwala na jakiś moment, na zatrzymania się, no i przede wszystkim no, widzieliśmy tutaj, jak rosła duma rodziców z swoich pociech, więc to jest chyba bardzo ważne i istotne dla nas wszystkich, dla tych, którzy przygotowywali, prowadzili je, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, dla rodziców chyba najważniejsze. Dzieciom towarzyszył lekki stres, jednak mimo to poradziły sobie znakomicie. Przygotowywaliśmy się już od miesiąca do tych występów, śpiewając piosenki, recytując wiersze, odgrywając role, tak jak Państwo tutaj widzieli. Także są pewnie szczęśliwi, że mogli zaprezentować się w tak wspaniały sposób swoim rodzicom, no i społeczności lokalnej.
przy okazji jasełek zorganizowano kiermasz świąteczny, z którego dochód zostanie przeznaczony na radę rodziców. Ciasteczka domowej roboty, makaron swojski, ciasta pieczone przez mamy naszych przedszkolaków oraz można na miejscu napić się kawy, herbaty i również zakupić sobie ciasteczko lub takie gotowe desery. Czy to taka dobra okazja, żeby właśnie w gronie rodziców, dzieci spotkać się wspólnie porozmawiać? Bardzo dobra okazja, tak. Co roku staramy się kontynuować te tradycje w naszym przedszkolu i cieszy się ona sporym powodzeniem. Chociaż Jezus w żłobie leży bez krwionych